Porządny dom potrzebuje solidnych fundamentów. Jeżeli nie wiesz, od czego zacząć, zacznij od porad naszych fachowców. Karola, Pawła i Karoliny. Razem zbudujemy dom nowoczesny. Budowany dom powinien być dostosowany do potrzeb mieszkaniowych inwestorów. Nie powinniśmy jednak budować zbyt dużego domu, licząc na to, że w przyszłości zamieszkają w nim nasze dzieci i ich rodziny. Zdecydowanie lepiej jest zbudować odrobinę za mały dom niż zbyt duży. Jeśli budujemy dom w górach, to powinniśmy zdecydować się na dom z dachem stromym. Natomiast na pewno pod dachem płaskim pomieszczenia są dużo łatwiejsze do zagospodarowania i bardziej komfortowe, bo nie mają skosów. Ale jaki typ domu najlepiej budować? Parterowy, piętrowy czy z poddaszem użytkowym? Jeżeli tylko pozwalają nam na to gabaryty działki, warto rozważyć budowę domu parterowego. Dzięki temu nie będziemy musieli chodzić po schodach. Natomiast w przypadku domów piętrowych bądź z poddaszem mieszkalnym, tu w naturalny sposób następuje rozdzielenie części prywatnej od gościnnej. Ze względu na ograniczenia strat ciepła i koszt budowy, warto, aby bryła domu była zwarta. Powinniśmy też wiedzieć, że wybudowanie piwnicy zabezpieczonej przed wilgocią i wodami gruntowymi kosztuje prawie tyle samo, co wybudowanie całej kondygnacji nadziemnej. Nie warto więc budować piwnic, gdyż obecnie nie ma żadnych powodów technicznych, aby to robić. No chyba, że mamy do czynienia z małą działką w centrum miasta. Tak, wtedy jest to szansa na powiększenie powierzchni domu. Porozmawiajmy o projekcie budowlanym, który jest jednym z kluczowych elementów inwestycji. Inwestor ma dwie możliwości. Albo kupić projekt gotowy z katalogu, albo zamówić go u architekta. Projekt gotowy jest zazwyczaj tańszy. Zdecydowanie, ale pod warunkiem, że inwestor nie będzie wprowadzał w nim zbyt wielu zmian. Niektóre z nich mogą podnieść koszt projektu, nawet takiego z katalogu. Na projekt gotowy musimy wydać między 1500 a 2500 zł. Pamiętajmy, że do tego wydatku, zakładając, że gotowy projekt nie wymaga adaptacji do warunków miejscowych, należy doliczyć koszt przygotowania przez uprawnionego architekta planu zagospodarowania działki między 1500 a 2000 zł oraz koszt wykonania przez geodetę aktualnej mapy do celów projektowych, na której nowy plan powstaje, około 500 zł. Osoby, które chcą wybudować dom według projektu indywidualnego, muszą ponieść wyższe koszty. Przeważnie jest to od 2 do 5% kosztów budowy domu. Mówiąc inaczej, to wydatek od 50 do 100 zł za metr kwadratowy. Oznacza to, że indywidualny projekt domu o powierzchni 150 metrów kwadratowych to wydatek od 7,5 tysiąca do 15 tysięcy zł. A jak jest w przypadku indywidualnego projektu? Dużą zaletą projektu indywidualnego jest to, że dobry architekt jest w stanie wsłuchać się w oczekiwania i możliwości finansowe inwestorów. Dzięki temu zaprojektowany dom będzie spełniać wszystkie potrzeby mieszkańców. Wybierając gotowy projekt, pamiętajmy o wymaganiach co do minimalnej wielkości działki oraz jej orientacji względem stron świata. Oglądanie gotowych projektów powinniśmy zacząć od sprawdzenia tych dwóch parametrów. Mimo iż obecnie wystarczy zgłosić do urzędu chęć budowy domu, ja jednak radzę wystąpienie o tradycyjne pozwolenie na budowę. Dzięki temu unikniemy wielu problemów formalno-prawnych. Pamiętajcie, że gdy mamy decyzję o pozwoleniu na budowę, to ewentualna odpowiedzialność za naruszenie czyichś interesów, na przykład sąsiadów, spada wtedy na urząd.